Już od samego ich prowadzenia wiadomo było, że elektroniczne zeznania podatkowe zyskiwać będą coraz większe grono zwolenników i w zeszłym roku już ponad połowa podatników w ten właśnie sposób rozliczyła się z Urzędem Skarbowym. W odpowiedzi na rosnącą ich liczbę w tym roku wchodzi kolejne takie ułatwienie i o tym więcej w materiale. Ma być jeszcze wygodniej, bezpieczniej i szybciej. Wystarczy tylko dostęp do internetu. Od 15 lutego Krajowa Administracja Podatkowa oferuje nową usługę Twój e-PIT. Będzie to udostępnione zeznanie PIT-37 lub PIT-38, w zależności od informacji od płatników. Zeznanie będzie skierowane dla osób, które były zatrudnione wyłącznie przez płatników i osiągnęły przychody z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz osiągnęły przychody z tytułu sprzedaży, z tytułu kapitałów pieniężnych. Twój e-PIT to nic innego jak Twoje roczne rozliczenie przygotowane przez urząd. Znajdziemy w nim informacje od pracodawcy i wszystkie niezbędne dane z ubiegłorocznych zeznań. Wystarczy wejść na portal podatkowy i zakładkę e-PIT, gdzie wymagane będzie nasze uwierzytelnienie. Możemy to zrobić na dwa sposoby, używając profilu zaufanego lub wpisując dane, takie jak numer PESEL, numer NIP, zamiennie numer NIP z datą urodzenia, a także musimy posłużyć się kwotą przychodu z zeznania podatkowego złożonego za 2017 rok oraz informacji PIT-11 z jednej z informacji przesłanej nam przez płatników za rok 2018. Po sprawdzeniu wszystkich danych albo akceptujemy zeznanie i od razu pobieramy urzędowe poświadczenie odbioru, albo je modyfikujemy, m.in. w sposobie rozliczania czy we wskazaniu organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku. Jeżeli zauważymy, że w zeznaniu czegoś brakuje, no to wiadomo, możemy to dopisać. Natomiast jeżeli w ogóle nie chcemy w ten sposób się rozliczać, możemy odrzucić to zeznanie i wówczas złożyć tradycyjnie papierowo lub w wersji elektronicznej, na przykład przez e-deklarację. Natomiast jeżeli nie zrobimy nic, czyli jakby nie zareagujemy na to rozliczenie, wówczas na koniec kwietnia, z datą 30 kwiecień, te zeznania zostaną zaakceptowane przez system w takiej postaci, jak zostały udostępnione. Więc warto wejść na stronę, zobaczyć, jak wygląda to nasze zeznanie, aby móc odpowiednio zareagować. Co dość istotne, w tym przypadku zwrot podatku nastąpi dużo szybciej. Dla zeznań elektronicznych jest termin skrócony. Termin zwrotu nadpłaty liczymy 45 dni od dnia wpływu zeznania do urzędu. Natomiast w przypadku zeznań papierowych termin pozostaje bez zmian, czyli 3 miesiące od terminu złożenia zeznania. Jest to oczywiście termin ten ostateczny. Wiadomo, że w miarę możliwości staramy się szybciej dokonywać zwrotu nadpłaty. Uwaga! Urząd Skarbowy informuje, że zmienił się również termin składania zeznań PIT-37 i PIT-38, które od tego roku należy złożyć w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia, a te, które już wpłynęły, poczekają do tego czasu w systemie. Natomiast termin składania pozostałych deklaracji pozostaje bez zmian.